Cześć kochani, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Jeśli jeszcze mnie znacie, ja nazywam się Daniel i miło was tutaj gościć na moim kanale. Serdecznie zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału, jeżeli lubicie tematykę filmików taką książkową. To oczywiście serdecznie zapraszam. Zapraszam również na mój Instagram, na którym daję też jakieś takie artystyczne zdjęcia, przynajmniej staram się, żeby takie były. Jeżeli lubicie takie rzeczy, no to serdecznie zapraszam. Też zamierzam dodać trochę więcej filmików tutaj z jakimiś, no takie z tematyką fotograficzną, bo też lubię właśnie dzielić swoją pasją, więc mam nadzieję, że uda mi się w wakacje trochę więcej dodać, bo wiecie, tak wiecie, jeżeli to są studia i jest typowy taki rok studencki, jeśli można powiedzieć, to nie mam za bardzo weny, ani takiej wiecie, motywacji do tworzenia jakichś takich kreatywnych rzeczy, ponieważ jakby nie było, też studia trochę zabijałam taką kreatywność i takie chęci do twórczości, powiedzmy. Więc chyba najbardziej sięgam po książki. Książki są takie najłatwiej dostępne i takie, wiecie, też relaksujące, odprężające, więc najbardziej sięgam po książki. No i ten tydzień nie był jakimś takim, wiecie, dobrym tygodniem. Ja też nie ukrywam, że nie udało mi się przeczytać dużo książek i nie będzie jakiś długi vlog, ponieważ no też nie zawsze mam okazję czytać jakoś dużo książek, nie mam też chęci czasami czy coś. Więc w tym tygodniu, ogólnie ten tydzień cały, no to udało mi się przejść tylko Wioskę Wdów. Wioskę Wdów to jest autorka Patty McCracken, współpraca z wydawnictwem Mowa. Ja oceniam tą książkę 3,75 na 5 gwiazdek. Więc ogólnie mi się książka podobała, aczkolwiek no były pewne rzeczy, które mi się nie podobały, więc, ale zaraz do tego przejdę. O czym w ogóle jest książka? Książka jest true crime przede wszystkim. Książka jest na faktach autentycznych. No i książka oczywiście jest o tym, jak o tej całej wiosce na Giret, węgierskiej wiosce, wiosce wdów. Dlaczego Wioska Wdów? Na sam tytuł mówi, że właśnie były tam kobiety, które zabijały swoich mężów, zabijały swoje też narodzone dzieci, zabijały, żeby po prostu mieć jakieś tam, wiecie, spadki, żeby przechwycić cały dom, niechciane dzieci zabijali po prostu. I dlatego ta wioska stała się taką wioską wdów, tak w cudzysłowie można powiedzieć, ponieważ tam było bardzo dużo zgonów właśnie mężczyzn. Jedna z wielu też wiosek, chociaż tam było też kilka wiosek, które nam się to też działo, ale ogólnie no ta wioska najbardziej była takim, wiecie, wstrząsającą w tej całej historii, bo też trochę tam jest ogólnie o historii, też nawiązanie do całej historii, więc też jeżeli lubicie troszeczkę historyczne rzeczy, no to też wam polecam. No i tak, więc właśnie tutaj mamy też cioteczkę Zuza, która właśnie była tym takim, powiedzmy, prowodylem. Ona była właśnie taką osobą, która pomagała wszystkim w tych morderstwach. Ona też tworzyła różne trucizny i tak dalej, więc też znała się na tym i była też taką osobą, że robiła to z pełną premedytacją i absolutnie się niczego nie bała, nie miała jakichś takich, wiecie, wyrzutów sumienia ani nic z tych rzeczy. Zabijała po prostu, tak można powiedzieć, zimną krwią. Czy też nawet namawiała kogoś, żeby ktoś podawał jakieś trucizny swoim mężom i tak dalej, żeby powoli ich, jakby wiecie, zabić i tak dalej. Więc no była taką osobą, która nie miała żadnych skrupułów przy tym wszystkim, namawiała też inne osoby. Naprawdę zajęło im to bardzo dużo czasu policji, żeby w ogóle oni ogarnęli, kto z tym wszystkim stoi, za tymi wszystkimi morderstwami. No nawet też lekarz nie mógł, miał też pewne takie wątpliwości, że coś się dzieje, że prawdopodobnie ona im może coś robi, coś, nie wiem, podaje albo coś w tym stylu, bo to jest dziwne, że tam naprawdę bardzo dużo mężczyzn umiera. Bardzo dużo dzieci przede wszystkim umiera, więc no ale wiecie, zanim to wszystko doszło do tej całej sprawy, do całego sedna z tej sprawy, no to minęło dość dużo czasu. Więc taka dość poruszająca książka, niekoniecznie może przypadł mi styl pisania. Styl pisania niekoniecznie, to jest taka subiektywna opinia, niekoniecznie przypadł mi do gustu styl pisania. Jakoś tak nie miałam, wiecie, że odłożyłem książkę i chciałam do niej wracać. Nie miałam czegoś takiego, raczej po prostu czytałam tą książkę, mimo, właśnie to też mnie zdziwiło, ponieważ mimo, że fabuła była fajna i jakby to wszystko było ciekawe, interesujące, no to jakoś styl pisania niekoniecznie mi przemówił. Sama też autorka, jest notka od autorki już na samym początku, że nie jest tak, że w 100% wszystko jest prawdą. Też sięgała do różnych archiwum, żeby znaleźć te wszystkie, wiecie, sprawy i tak dalej. Więc ona też troszeczkę sama coś musiała dodać od siebie i stworzyć i wykreować te postacie. Bo sama autorka tu pisze, mówi, znaczy napisała: oczywiście w celu uzupełnienia luk musiałam użyć wyobraźni, co jednak uczyniłam z głębokim szacunkiem dla prezentowanej
sprawę. Więc autorka też sama sobie coś dodała. I też dla mnie było troszkę tego za dużo, była taka rozciągnięta akcja. Brakowało mi czegoś takiego, żeby było po prostu same szczegóły, same konkrety. A to było tak trochę rozwięźle, zbyt długie opisy, jakieś takie trochę było. Miałam takie wrażenie, że tego było troszkę zbyt dużo. Więc ja w typowym takim true crime, no chciałabym takie, wiecie, typowo konkrety, to co musi być, takie typowo szczegóły, które muszą znajdować się, żeby wiesz, zarysować ten cały kształt tej całej sprawy. I żeby nam to wszystko pokazać i tak uświadomić, czy też przekazać całą taką bohaterkę w ogóle i taki aspekt psychologiczny. Wiadomo, ale też są pewne rzeczy, które niekoniecznie muszą być, a jednak troszeczkę takim sądami minusem w tej książce, że było troszeczkę tego zbyt dużo, niekoniecznie takie rzeczy, które powiedzmy mnie interesowały lub niepotrzebnie było dodane. Więc ale to jest oczywiście moje subiektywne zdanie i subiektywna opinia. Ogólnie polecam tę książkę, bo jeżeli lubicie na przykład takie true crime, albo szczególnie jakieś historyczne, bo też było takie właśnie łączenie wątków historycznych, bo to było jak tam 1900 któryś rok, więc jeżeli lubicie takie rzeczy, to serdecznie wam oczywiście tę książkę polecam, bo to nie jest absolutnie zła książka, tak, żeby nie było. Więc ciekawa właśnie też po nim sięgnąłem, ponieważ to była książka taka dość naprawdę z ciekawą fabułą, tym bardziej, że to jest właśnie true crime, więc ogólnie polecam wam tę książkę przeczytać. Jeżeli, tak mówię, jeżeli lubicie takie rzeczy, które są oparte na faktach autentycznych, trochę też takie historyczne, bo to nie jest też taka jakaś świeża sprawa, to jest naprawdę z 1900 któregoś tam roku, początki 1900 roku, więc tak. No i to było ogólnie to. Następną książką, którą dopiero zacząłem czytać, to też jest właśnie z wydawnictwem Mowa Współpraca. To jest Morelowa Księgarnia, to jest literatura piękna. Też trochę porusza wątek właśnie historyczny, wojen i tak dalej, więc też może być ciekawa. Przeczytałem jakieś 15 stron i już mnie zaciekawiła. Już ten styl pisania jakoś tak, wiecie, rezonuje ze mną, jeśli można tak powiedzieć. Mimo, że przeczytałem 15 stron, więc nie wiem, czy mi się ogólnie cała książka spodoba. Jeżeli przeczytam tą książkę, to wam oczywiście powiem i dam taką dalszą, szerszą recenzję, ale ogólnie jakoś tak, wiecie, jest spoczko. No i ogólnie jeśli chodzi też o czcionkę, to jest tutaj bardzo duża czcionka. Nie wiem, czy to widać. Jest to duża czcionka, 300 stron około, więc wydaje mi się, że będzie mi dość szybko się czytać. Porównajmy do tej książki, która była czcionka mega mała, więc mi się książkę długo czytało. Mimo, że było 400 stron, to wiecie, tak jak było, nie wiem, 450 albo 500. A to będzie mi się dość szybko czytało i też wam dam oczywiście szerszą recenzję na ten temat. Nie wiem, czy mówimy o tej książce, a chciałam wam też o niej trochę powiedzieć i pokazać, chociaż jeżeli nie czytałem. To jest właśnie Żuchwa Kaina. Tak wygląda ta książka. To jest od wydawnictwa Czwarta Strona Kryminału. Współpraca właśnie z tym wydawnictwem. I to jest właśnie, dlaczego chciałam przeczytać tą książkę, ponieważ ta książka nie jest typową książką. To nie jest, wiecie, typowa książka. Ona jest zupełnie inna. Ona ma taką inną formułę. Ona jest taka naprawdę oryginalna, ponieważ ta książka nie jest, wiecie, ułożona w kolejności, że pierwsza strona jest pierwszą, drugą i tak, no, taką typową książką, tak? To tutaj strony są zupełnie pomieszane. Są cztery zagadki kryminalne, z tego co pamiętam. I one są pomieszane, czyli na przykład pierwsza strona jest 30 stroną, załóżmy, albo druga strona jest 57 stroną, trzecia strona jest 13 stroną, czwarta strona jest 88 stroną. No i ogólnie wiecie, wszystko jest pomieszane i to my musimy ułożyć tę całą historię od początku do końca. I ogólnie powiem, że to jest bardzo ciężkie. Nawet jak zacząłem czytać, to po prostu wiecie, pierwsza strona to jest jakiś środek akcji, czy nie wiem, czy może koniec, czy może taki początek, ale już taki w środku. Wiecie, to nie jest tak, że pierwsza strona jest pierwszą stroną. Musimy ułożyć tą całą historię. I tu mamy też właśnie taką jakby kartkę, która jest po prostu, bo to jest łącznie wszystkich stron jest 100, więc nie wiem, czy widzicie. I tu jest właśnie coś takiego, że pierwsza strona, czy karta druku, jaka powinna być kartą. I tu sobie wszystko zapisujemy. Tutaj możemy też sobie pisać notatki na tych stronach, tu się takie nożyczki obcina, czyli te wszystkie 100 stron. Ja wiem, że to osoby, które lubią książki i nawet jak usłyszałem, że te książki trzeba, wiecie, wycinać, no to byłem trochę przerażony, że takie matko, jak można zniszczyć tę książkę. Ale wiecie, tak, ta książka jest no, zupełnie inna, tak tą książkę się układa. Wycinamy te 100 stron, możemy sobie powiesić na przykład na ścianie, jeżeli mamy miejsce, albo na podłodze i tak dalej.
I po prostu ułożyć tę całą zagadkę. Ponoć ta zagadka jest ciężka. Udało się ułożyć tę zagadkę tylko trzem osobom. Więc to by ciekawe. To mega ciekawe, tym bardziej, że z tego co pamiętam, czwarta strona kryminału ogłosiła też konkurs. I do wygrania jest 500 zł dla osoby, która ułoży właśnie poprawnie tą całą zagadkę. To jest chyba do końca roku, z tego co pamiętam, ten konkurs. I do wygrania 500 zł na wykorzystanie w ich księgarni może wykorzystać ten właśnie bon. Więc to jest bardzo fajna okazja, przy okazji można się świetnie bawić i ta formuła jest naprawdę też ciekawą formułą, więc nawet już jestem podekscytowany z samą taką formułą tej książki. Że nie jest taka typowa książka, nie jest zupełnie czymś innym, więc a propos też właśnie innych formuł, też ostatnio właśnie oglądałam sobie taki film, nie pamiętam jak się nazywa, Black Mirror, czyli Czarne Lustro. Jest oczywiście taki serial jeszcze, ale nie chodzi o serial, tylko chodzi mi o film, o stricte film. I to jest taki film interaktywny, czyli też taka zupełnie inna forma, że my decydujemy, co chcemy, żeby zrobił uczestnik, czy uczestnik, w sensie bohater filmu, więc to było ciekawe. Na początku jest tam pewnie tak kilka takich nieznacznych decyzji, że wiecie, żeby się w ogóle ogarnąć o co chodzi, a później przechodzimy do bardziej poważniejszych i to my decydujemy o głównych losach bohatera, co ma zrobić i tak dalej i w ogóle każde zakończenie ma inne, więc jeżeli ktoś dokona innej decyzji, zakończenie będzie inne, jeżeli każdy ma po prostu inną drogę, inną tą, więc ja też sobie to oglądałam z moją siostrą, więc też mega ciekawa forma, a propos już takich zupełnie innych oryginalnych form, więc polecam Wam też taki film właśnie Black Mirror czy Czarne Lustro, tylko właśnie nie ten serial, tylko film. On jest na Netflixie, więc jeżeli macie Netflixa, to możecie sobie go obejrzeć, naprawdę jest mega fajny. Ja nawet go przechodziłem chyba dwa razy go przechodziłem, bo był tak ciekawy, że chciałem zobaczyć też inne drogi, inne opcje, więc mi wyszło zupełnie inaczej, mojej siostrze też wyszło zupełnie inaczej. Naprawdę fajna zabawa, więc ogólnie polecam. No i ta książka właśnie też jest taką inną formułą, więc naprawdę może być mega ciekawa. Jak postaram się w czerwcu z moją siostrą, żeby było jakiś tam taki, wiecie, bardziej prędzej to szybciej szło, postaram się ułożyć, bo przeczytałem kilka stron, tak sobie, wiecie, tak oblukałem po prostu, polokałem się na te strony i naprawdę powiem szczerze, że będzie chyba ciężkie. Nie lada wyzwanie, żeby te książki, żeby te strony ułożyć w dobrej kolejności. Nawet nie wiem, czy nam się uda w ogóle w dobrej kolejności ułożyć, ale no postaramy się. Na pewno dam oczywiście znać. Wydaje mi się, że przy tej książce będę się na pewno dobrze bawić i nawet można właśnie układać sobie z jakimiś tam znajomymi, czy tam nie wiem, z rodziną, czy z kimkolwiek, czy nawet powiedzmy z drugą połówką, czy wiecie. Zawsze jest fajniej, raźniej, fajna zabawa, więc ogólnie polecam Wam tę książkę, mimo wszystko, że nawet nie wiem, czy historia sama będzie ciekawa, ale już nawet ze względu na sam fakt, na to, czy historia byłaby ciekawsza lub mniej ciekawsza, bo wiadomo, kryminały są różne, jedni są bardziej ciekawsze, historie drugie mniej, ale jednak już sama ta formuła jest naprawdę taka mega zachęcająca i wiecie, taka zupełnie czymś takim nowym jest, więc naprawdę Wam mega polecam. I to w sumie tyle w tym filmiku. Jeżeli lubicie filmiki z tematyką książkową, to oczywiście serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Tu będzie gdzieś też nazwa mojego Instagrama. Jeżeli lubicie takie teraz trochę bardziej artystyczne, powiedzmy fotografie artystyczne, a przynajmniej aspirujące do takich fotografii, gdzieś staram się właśnie wrzucać takie rzeczy, to serdecznie zapraszam na mojego Instagrama. Wiem, że tam od roku już nic nie studiowałem, bo wiecie, jakby studia też, ogólnie też studia zabijałam taką, wiecie, kreatywność i taką twórczość, więc ja dawno niczego nie tworzyłem. Chciałbym do tego powrócić, więc może wakacje coś mi się uda stworzyć, zrobić i poświęcić czas, bo wiecie, wakacje to są chyba takim jedynym okresem, który jest takim trochę wolnym czasem, więc można oczywiście coś sobie potworzyć, tak na spokojnie, wiecie, bez żadnych stresów, bez niczego, na spokojnie coś potworzyć. Więc jak coś interesuje Was takie rzeczy, to serdecznie zapraszam na mojego Instagrama. Z góry dziękuję oczywiście za wszystkie łapki w górę, jakieś komentarze i tak dalej, za subskrypcję. Dziękuję oczywiście, że to jest już aż ponad 50 osób, więc mega dziękuję wszystkim za wsparcie, że tu jesteście, że chcecie oglądać moje filmiki. Cieszę się, że mam taką właśnie, mam takie grono odbiorców, choć można powiedzieć, że też nieduże, ale dla mnie naprawdę cieszę się, że mam też takie osoby, do których mogę właśnie dzielić się swoimi pasjami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc no to było na tyle w tym całym filmiku. Nie przedłużam już, kochani. W następnych filmikach będę Wam mówić o moich następnych książkach. Będą recenzje kolejnych książek. Ja się z Wami, kochani, z Wami żegnam. Do zobaczenia.